Inflacja na poziomie 2% rok do roku byłaby bardzo zdrowym poziomem dla gospodarki, natomiast obecna sytuacja jest dużo, dużo gorsza, bo 1,3% według danych za marzec umieszcza nas nie tyle daleko od tego optymalnego poziomu, co też poniżej celu ustalonego przez Narodowy Bank Polski. Ten cel wynosi 2,5% w korytarzu między 1,5 a 3,5%, także wypadliśmy poniżej tego korytarza. No i trzeba myśleć o tym, co dalej bank centralny może z tym zrobić. Na pewno chciałby tą inflację wyższą, gdyż niewątpliwie poziomy bliżej 2% powodują w gospodarstwach domowych chęć wydatkowania. Znaczy nie powstrzymuje ich to od oszczędzania pieniędzy, bo być może ten telewizor, na który szykują się od 4 miesięcy, będzie wkrótce na większej promocji, tylko to automatycznie by blokowało też producentów z wypuszczaniem nowych produktów na rynek i automatycznie dochodzimy do sytuacji, kiedy firmy nie produkują, więc nie powiększają produktu krajowego brutto i gospodarka może nam wolnymi krokami przechodzić w recesję. Więc Narodowy Bank Polski powinien dbać o to, żeby inflacja była wyższa obecnie, ale też żeby gospodarstwa domowe dbały o to, żeby gospodarstwa domowe spodziewały się tej wyższej inflacji, żeby te oczekiwania inflacyjne także były kształtowane na tym wyższym poziomie. Natomiast trudno o to w obecnej sytuacji, kiedy mamy taniejącą żywność, która bierze się z tego, że jednak mamy wyższą bazę z 2017 roku, kiedy mieliśmy te dramatyczne wzrosty cen, czy to na biału, sławne wzrosty cen masła. To wszystko jakby rzucało się nam na wyobraźnię, że wtedy była ta przysłowiowa drożyzna. Teraz znów jakby tej presji na ceny nie ma. Trochę też sytuacja na rynku pracy i powiązania ze strefą euro oddziaływają na to, że ta inflacja nam nie przyspiesza, bo jednak firmy widząc, że trudno o pozyskanie pracownika, mimo że podnoszą im płace, to jednak boją się przenosić te podwyżki na ceny produktów, bojąc się, że stracą konkurencyjność tego produktu, czy to na rynku krajowym, czy też wysyłając te produkty do strefy euro. Także ten podstawowy kanał, na który Rada Polityki Pieniężnej nie chciała najbardziej liczyć, czyli podwyżki cen wywołane wyższą presją płacową, nam się nie realizuje. Ten dodatkowy kanał to też zależność od gospodarki strefy euro, gdzie jednak sytuacja gospodarcza nie jest tak dobra jak u nas, bo warto przypomnieć, że u nas wzrost gospodarczy za ostatnie kwartały jest bliżej 4,5-5%, w Europie to są wzrosty rzędu 1,5%, także dużo mniej. Sytuacja na rynku pracy w państwach z południa, takich jak Hiszpania, Włochy i Grecja, daleka jest od ideału, także tam to powoduje, że tam płace nie rosną, więc stąd też ceny zostają niskie, aż polskie firmy, które chcą utrzymać konkurencyjność w relacji do krajów europejskich, no też automatycznie muszą trzymać te ceny nisko. Także trochę jesteśmy też zakładnikiem trudnej sytuacji mimo wszystko w strefie euro. Trochę tych elementów naszych krajowych, trochę elementów związanych z wyższymi cenami jako punkt odniesienia za 2017 rok. W konsekwencji bardzo trudno wypracować tą silniejszą presję inflacyjną. A skoro tak, to znaczy, że Narodowy Bank Polski jeszcze będzie musiał długo poczekać, aż nam ta inflacja się rozwinie, dojdzie do tego magicznego poziomu 2%, aby móc myśleć o podwyżkach stóp procentowych. Wiemy, że one na pewno nie wystąpią w tym roku. Duża szansa, że nie wystąpią przez cały 2019, co jako pozytywny akcent można wskazać, że jest to dobra wiadomość dla polskich kredytobiorców.